Poniedziałek, 11 marca 2019, aktualizacja z trasy. Teraz odpowiem na dwa pytania zadane w ostatniej aktualizacji. Witam szanowne Państwo w pierwszej i ostatniej cotygodniowej aktualizacji, w której odpowiem na dwa pytania, a właściwie komentarze umieszczane pod moimi filmikami. Pierwszy z komentarzy umieścił użytkownik ukrywający się pod nickiem Arko, a komentarz brzmi: głupiś jak cap. Dziękuję Ci kolego za ten wyczerpujący i merytoryczny komentarz i od razu udzielę odpowiedzi. Nawzajem! Drugi z komentarzy niestety został usunięty. Było to właściwie pytanie. Na szczęście dla Ciebie, kolego, zapamiętałem go i odpowiadam. Pytanie brzmiało: czy Ty jesteś pedałem? Z przykrością, kolego, muszę stwierdzić, że nie. Jednak wspieram Cię w dalszych poszukiwaniach drugiej połówki i wierzę, że jak będziesz wykazywał się taką wytrwałością i szczerością jak dotąd, to na pewno znajdziesz. Powodzenia! A teraz trzeba jechać do Wałbrzycha. Dobra, musimy wyskoczyć gdzieś do Wałbrzycha tym razem, niedaleko. Potrzebuję materiałów budowlanych, których nie ma tutaj na Zadupiu. Samochód nie odpalał na nowym akumulatorze chyba ze 2 tygodnie, bo nie ruszałem go, byłem zajęty czym innym. Test. Proszę bardzo. CB rodełko też włączymy, żeby się dowiedzieć, czy miśki nie suszą. No i co? Idziemy, co? Wszędzie remont dookoła. Ten coś remontuje, z tyłu coś remontuje, po przeciwnej stronie ulicy ten dom na sprzedaż remontowany i ja coś remontuję. Ten się remontuje, ale on tak ma od, kurczę, 20 lat. Mam to w dupie i grzeje na maksa. Nie, oczywiście żartuję. Zahamowałbym w ostatniej chwili. No. Ulica po remoncie jest, kurczę, pół metra węższa niż była. To też taka moda tutejsza. Co mi się tam tłucze? Na półce. Coś mi się tłukło. A jest na zewnątrz 11 stopni. Słuchajcie, minęła połowa kwietnia. Miała być wiosna, miało być lato. A tu zimno. Ciągle zimno. Zresztą ja widzę po drzewach, że jest... Drzewa mają opóźnienie w wypuszczaniu liści. Najczęściej w roku było tak, że w połowie kwietnia już ruszało wszystko. Już było zielono. Jeszcze małe listki, ale już było. W tym roku, no patrzcie, nic. Połowa kwietnia, a tu nic się nie dzieje. Dopiero gdzieś na krzakach zaczyna się zielenić, ale jest opóźnienie. Wyraźnie. No i tym razem jadę w prywatnych sprawach. Zresztą często jeżdżę, po to mi ten bus potrzebny. Często jeżdżę w prywatnych sprawach. Ktoś się mnie zapytał z komentujących, dlaczego ja sobie nie kupię małej solówki. Takiej 7,5 tony albo do 12 ton. Mam prawo jazdy, mam uprawnienia, mógłbym jeździć, prawda? Dlatego, że bus mi jest potrzebny do innych rzeczy też.
Poza tym do Holandii często wożę na przykład 2 palety, albo 3 palety, albo nawet 4 palety. I wtedy jazda nawet małą solówką to jest marnowanie przestrzeni, czasu, paliwa. Sprinterem robię szybki strzał, a jak trzeba dołączę przyczepę. Raczej wożę niewielkie ładunki na tej swojej trasie, a czasami trzeba przewieźć większy, no to wtedy dołączę przyczepę. I dlatego to jest rozwiązanie, które wybrałem. Nie było przypadkowe, było przemyślane. No a robię remonty w swoim pensjonacie, w swoim domu. Jest totalny Saigon, wszystko wywracam do góry nogami. To co potrafię, to co mogę, to zrobię sam, a niektórych rzeczy zatrudniam fachowców. Niemniej jednak staram się, w związku z tym, że część tej przeróbki będzie dla mnie. Robię to dla siebie, już spędzę tam resztę życia w miejscu, które sobie remontuję, więc chcę to zrobić przy użyciu możliwie najlepszych materiałów. Nie przy pomocy, przy użyciu jakiegoś szajsu najtańszego, tylko przy użyciu dobrych materiałów. I tu się pojawia pewien problem. Ponieważ tutaj, na tym zadupiu, mimo że mamy różne Leroye, Castoramy i tak dalej, jest bardzo trudno kupić wysokiej jakości materiały. Przykładowo firmy Knauf, przykładowo firmy Mapei. Tu są jakieś cekole, tu są jakieś, kurczę, jak one się nazywają, ten produkt własny, Castoramy. Jak on się nazywa, kurde, no. No skleroza, nie pamiętam. W każdym razie oni pod tym szyldem robią mnóstwo produktów. I to są produkty takiej, no powiedzmy, nie najwyższej jakości. Produkty Knauf to są produkty drogie, ale to są wysokiej jakości produkty dla profesjonalistów. Tym się naprawdę dobrze robi, ja się do tego przyzwyczaiłem i mi się na Knaufie dobrze robi. To samo mogę powiedzieć o Mapei, na którym się nigdy nie zawiodłem. Natomiast tutaj jest bardzo trudno to dostać. Tutaj ludzie kupują produkty najtańsze. Produkty Mapei na przykład, czy Knaufa, cokolwiek wybiorę, we Wrocławiu na przykład, są dostępne bez problemu. W okolicach Legnicy, Lubin są dostępne bez problemu. Tu nie. Tu nie mogę tego dostać. I teraz próbowałem taką zaprawę wyrównującą do zrobienia posadzki ręcznie, nie samopoziomującą, tylko do zrobienia ręcznie posadzki. Ona się nazywa Mapei Niveau Plan Plus. Próbowałem tutaj kupić. Oczywiście tutaj nie można. Tu można kupić inne, tanie. No teoretycznie mogę zamówić w innym sklepie, na przykład w innym Leroy Merlin, co zrobiłem. Mówię, że chciałbym, zadzwoniłem do Jeleniej Góry, do Leroy. Mówię, że chciałbym taką, a taką, tyle i tyle worków, takiej zaprawy. No okej, spoko, zamówimy panu. Czekam tydzień, po czym po tygodniu dzwonię do nich. No sprawdzimy to zamówienie, już powinno być 3 dni temu, no ale nie dotarło. No okazuje się, że w ogóle nie wysłali. Mówię, to pieprzcie się, kurde, jadę gdzie indziej. Poszukałem w internecie, okazało się, że no 100 km do Lubina mają w Leroy Merlin albo w Wałbrzychu, w Obi. No to jadę do Wałbrzycha, do Obi. No niby tylko 50 km, ale droga jest, no delikatnie mówiąc, trudna. Pęczkowarska, potem Kamienna Góra. Stamtąd na Wałbrzych jest droga ciężka. No jest dużo zawijasów, jest droga złej jakości. Jedzie się źle, a tym bardziej dużym samochodem. Nawet osobówką. Łupię tak, kurde, w zawieszenie, że aż strach jechać. Jedzie się ciężko, mimo że to jest 50 km, zajmie mi to co najmniej godzinę, a podejrzewam, że więcej niż godzina, może nawet półtorej. Więc średnia mi wyjdzie 36 na godzinę. Nie wiem, co jest przyczyną tego, że tutaj nie można kupić, wszędzie indziej w Polsce można kupić mnóstwo właśnie rzeczy lepszej jakości typu Knauf, typu Mapei, natomiast tutaj nie można. Co jest tego przyczyną? Nie wiem. Ktoś mógłby powiedzieć, dobra, tutaj region biedny, prawda, ludzie ubodzy nie mają. Gówno prawda, wcale nie jest region biedny. Słuchajcie, w tej okolicy, w Karpaczu Szklarskiej Porębie, wybudowano w ostatnim czasie ponad 1500 apartamentów.
tu jest non-stop budowa, więc zapotrzebowanie na... I to są drogie rzeczy, to są rzeczy za kilkaset tysięcy każdy, nawet za miliony. Więc tu inwestorzy, którzy inwestują, to są inwestorzy z Warszawy, z Poznania, z Wrocławia. To nie są ludzie biedni. To nie jest inwestycja po taniości, po kosztach. Więc zapotrzebowanie by było. Więc dlaczego nie ma? Nie mam pojęcia. Dlaczego tutaj się sprzedaje ten tani asortyment, gówniany, a nie sprzedaje się lepszego? Chciałem wczoraj kupić Knaufa klej do płyt gipsowych. Nie kupiłem. Jest tylko Dolina Nidy, jakiś cekol, coś. Co ja mam do zarzucenia cekolom i Doliną Nidy? Mam coś do zarzucenia. Otóż na przykład w przypadku kleju do właśnie do płyt gipsowych czy Knaufa, takiej zaprawy, nie zaprawy, gładzi tyngarskiej, gładzi wykończeniowej, Super Finish ona się nazywa na przykład w wiaderku, albo takiej w workach też. Ja tą zaprawą Knaufa mogę spokojnie wygładzać długo. Mogę się bawić, kurczę, poprawiać i dobierać jeszcze więcej, jeszcze raz wygładzić. Ona mi nie zastyga momentalnie, natomiast zaprawa tania zastyga mi w wiaderku, zanim ją zdążę nałożyć. To samo się stało właśnie, kleiłem klejem do płyt. Jakąś nie pamiętam firmy już, nieważne. W każdym razie najpierw kleiłem Knaufem i byłem przyzwyczajony, że ja mam czas. Ja mam czas nałożyć tą zaprawę punktowo na płytę, wyrównać, docisnąć, postarać się, żeby było równo. Nie muszę się śpieszyć, natomiast skończył mi się ten Knauf. Jest taka droga, patrzcie. Skończył mi się ten Knauf, więc pojechałem do Castoramy, do Jeleniej Góry. Nie było Knaufa oczywiście, bo tu się Knaufa nie kupuje. Kupiłem coś innego, już nie pamiętam co. Kupiłem coś innego, słuchajcie. Przyklejałem małe płyty, nie całe duże, tylko wycięte, już miałem wcześniej wycięte. Przykleiłem jedną, w tym czasie w wiaderku zaschła mi cała zaprawa. Musiałem ją wyskrobać, wypieprzyć i słuchajcie, w wiaderku mi tak zaschła, że wiaderko jest do tej pory brudne. Nie mogłem jej domyć. Ona mi zastygła, zaschła, zaskorupiała w ciągu, ja wiem, 10 minut, 15? Ona była do wywalenia, do wypieprzenia. Dlatego teraz jadąc do Obi, po zaprawę Mapei, kupię przy okazji klej do płyt Knaufa. Bo tu nie ma. Bo po co? No i tak oto cały czas wjeżdżamy na kowary. W dole widać, fajnie, musiałbym kamerę odczepić, żeby pokazać. Jestem wysoko nad kowarami, w dole widać kowary. Wjeżdżamy na przełęcz kowarską, ale jeszcze kawałek mamy. No i słuchajcie, nie mam pojęcia, co jest przyczyną tego stanu rzeczy, że tutaj w Jeleniej Górze i w okolicach nie można kupić materiałów dobrej jakości. Ja nie winię sklepu. Słuchajcie, sklep ma system komputerowy, który w cudzysłowie widzi, co ludzie kupują. I to, co ludzie kupują, w to sklep się zaopatruje. To, co leży na półkach, to, co stoi, to, co się starzeje, po prostu nie ma tego w asortymencie, to wypada z asortymentu tego danego sklepu. I to jest, przyczyną jest to, że ludzie to kupują. Ale dlaczego? Nie mam pojęcia. Skoro tyle się buduje, skoro tyle inwestycji jest w okolicy, cały czas w Karpaczu powstają nowe pensjonaty, nowe apartamentowce głównie. To są inwestycje duże, drogie. I to są luksusowe apartamentowce, powstają niejednokrotnie. Czy wykonawcy tutejsi, inwestor ich nie pilnuje i wykonawca po prostu idzie po taniości i kupuje najtańszy szajs, a inwestorowi daje tą samą cenę, którą dałby za dobry produkt? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jaki jest mechanizm tego, że tutaj nie można kupić dobrych materiałów. Więc ja muszę zapierdzielać 1,5 godziny, jechać do Wałbrzycha, żeby kupić parę worków, kilkanaście worków zaprawy do posadzki. No i teraz będę miał następny problem, bo jeżeli kupię tutaj, to ja mogę nadmiar oddać, albo brakuje mi, mogę niedobór dokupić. Natomiast co, będę jechał do Wałbrzycha, do Obi, bo tu nie ma Obi. Jak mi zabraknie? Nie wiem, o co tu chodzi. Ja
ja już wczoraj zdesperowany mówię, kurde, no nie ma tego, nie można tego kupić, nie można tego zamówić, nie można tego dostać. Muszę jechać, kurde, 100 km na przykład do Lubina albo 125 do Wrocławia. Mówię, dobra, no to kupię inną wylewkę, prawda? No więc szukam, wylewka firmy X. Byliśmy na Przełęczy Kowarskiej, właśnie teraz zjeżdżamy. Wylewka firmy X albo firmy Y. Czy wylewka, czy zaprawa, czy posadzka i tak dalej. Lecę po komentarzach, szukam w internecie komentarze. No i ktoś tam pisze, że wspaniała, najlepsza na świecie, no ale jakiś taki sponsorowany widać, kurczę, ten komentarz. No lecę po innych komentarzach. Ludzie, nie kupujcie tego. Pęknięcia ponad milimetr. Wszystko do poprawy. Inwestor wściekły. Ludzie, nie kupujcie, odpada. Inna jakaś zaprawa. Ludzie, nie kupujcie tego. To nie jest zaprawa, tylko sam piach. Zmieszałem to z wodą, woda opadła na dół, piach wylazł na zewnątrz. To ja mam już taką zaprawą po taniości właśnie ten remontowany, tą remontowaną część, którą teraz remontuję. Mam starą zaprawę tynkarską położoną. Słuchajcie, ja tam nie muszę przecinaka i młotka używać, żeby tą zaprawę odbić. Ja mogę śrubokrętem podważać, ten cały tynk odpada. Więc cały tynk odrywam i zrobię na bazie płyty gipsowej albo na bazie tynku gipsowego. Tak to jest, jak się po taniości robi. Jak to mówią dobrzy fachowcy, zrób z dobrych materiałów, bo będziesz robił dwa razy. Jak mówią Niemcy, kto kupuje tanio, ten kupuje dwa razy. No to jesteśmy w połowie trasy między Karpaczem a Wałbrzychem, czyli w wiosce Kamienna Góra. To był albo jest jakiś dworzec kolejowy stary, przy okazji autobusowy. Generalnie jak dla mnie Kamienna Góra jest dość takim dołującym i ponurym miastem. Zresztą Wałbrzych też, muszę wam powiedzieć. Chociaż Wałbrzych po upadku komuny strasznie podupadł. Słuchajcie, tam były... Wałbrzych stał na węglu. To był węgiel taki wysoko koksujący, wysokiej jakości. Tam były koksownie, jakieś fabryki bazujące głównie też na gazie koksowniczym, na węglu. Strasznie to dymiło i kurzyło i smrodziło na cały Dolny Śląsk. Po upadku komuny te wszystkie zakłady zostały zamknięte. Mniejsza o to dlaczego. W każdym razie Wałbrzych, który społeczeństwo Wałbrzycha, czy mieszkańcy Wałbrzycha, którzy bazowali na tym biznesie węglowym, no nagle stracili pracę. Cały ten lokalny biznes, który też na tym bazował, podupadł. I Wałbrzych zmienił się w ponurą, obleśną, sypiącą się norę. Wyglądał okropnie. Wyglądał jak totalne slumsy cygańskie. Cały Wałbrzych. Teraz dużo jeszcze z tego zostało. No, tam jest mnóstwo takich jak na Śląsku. Takich starych budynków, familoków. I ponad finansowo Wałbrzych teraz zaczął się odbijać. Zaczął jego dochód, zaczął jego majątek rosnąć. Co w okolicach, w rejonie Jeleniej Góry nie bardzo wychodzi. Wydawać by się mogło, że prawda, Karpacz się na przykład rozwija, Szklarska Poręba się rozwija, jest mnóstwo inwestycji, gołębieskie, apartamentowce, pensjonaty i tak dalej. Z tym, że słuchajcie, te pieniądze nie zostają w Karpaczu. Dochody z tych apartamentowców, dochody z tych pensjonatów najczęściej wyjeżdżają do Poznania, Wrocławia, Warszawy, bo tam mieszkają ich właściciele. Czyli na apartamentowcu karpackim zarabia poznaniak i zarabia Poznań. Poznań się bogaci, a Karpacz ma apartamentowiec. Także to nie jest takie jak się, wszystko takie jak się wydaje. I ponoć Wałbrzych dzięki jakiejś tam polityce, nie znam szczegółów, zaczął się finansowo odradzać. A Jelenia Góra tak średnio. Raczej słabo nawet. W porównaniu przynajmniej do Wałbrzycha. A już nie da się tego porównać, dajmy na to, do Wrocławia. To są światła takie w Kamiennej Górze, chyba takie główne, na których wszyscy non-stop stoją.
Zapala się czerwone światło i wszyscy stoją dookoła. Z lewej stoją, z prawej stoją, z przodu, ja stoję. Czemu tamci nie mogą na wprost jechać? Nie wiem. Jakoś tak jest to wszystko źle zsynchronizowane. Z drugiej strony też jak podjadę, później to będę stał. Ktoś tu słabo pomyślał, słabo to zaplanował. No to wyjeżdżamy z Kamiennej Góry i pomykamy do Wałbrzycha. Zostało nam jeszcze jakieś 20 km do Obi. Może 22. Jakiś gostek z tyłu naciska, ale zdaje się, że jesteśmy jeszcze na obszarze zabudowanym, więc obowiązuje 50. I tak jadę szybciej. Kurde, kto mi tu zakręt ścinał? Widzieliście? Co tu się dzieje dzisiaj? I tak jadę szybciej niż mi wolno, jadę koło 60. Ale gostek nerwowy. No mówię, jak jesteś nerwowy, to go wyprzedzaj. No kurde, farba cię nie zatrzyma. Jedź, pozwolę ci. Nawet się odsunę kawałek. Ja nie chcę brać udziału w twoim wyścigu. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś łamie przepisy, jedzie za szybko i ja mu umożliwiam wyprzedzanie, to jestem współudziałowcem jego wykroczenia. Umożliwiając mu wykroczenie, też popełniam wykroczenie. No i teraz prosto do Wałbrzycha. No, minęliśmy... Kurde, co tu się dzieje? Słuchajcie, na tej trasie. Ja pierdzielę, no. Wszyscy mi wyprzedzają na linii ciągłej, na pasach, na skrzyżowaniu. Jakieś szaleństwo. Przez całą drogę tak mam. Już panta świrów tu jeździ. Rozumiem, że jadę wolno, kurde, 60, aby było ograniczenie do 50, nie? I muszę wam powiedzieć, że nawigacja Google między Kamienną Górą a Wałbrzychem zawsze świruje. Odpierdziela taką jakąś manianę, że nie wiem, o co tu chodzi. Także olewam nawigację, nigdy nie byłem w Obi w Wałbrzychu, więc nie wiem dokładnie, gdzie to jest. Włączyłem nawigację, ale naprawdę odpierdzielę jakiś Saigon. Więc nawiguję starożytną metodą patrzenia na znaki drogowe. Olewam nawigację na razie. Dopiero na miejscu będę szukał, włączę nawigację już na miejscu, żeby trafić konkretnie do sklepu, bo nie wiem, gdzie on jest. Jechaliśmy, minęliśmy miejscowość Boguszów Gorce, zaraz będziemy wjeżdżać do przedmieść Wałbrzycha i wtedy trzeba będzie uruchomić nawigację. I cały czas wydaje jakieś dźwięki głupia nawigacja. Zgubiła się, nie wie gdzie jestem. Jadę główną drogą na Wałbrzych. Skręć w lewo. Nie będę skręcał w lewo, spadaj. Od Boguszowa Gorce non-stop każe mi zawrócić i jechać inaczej. Nie będę jechał inaczej, jadę główną drogą do Wałbrzycha. Ale drogi, muszę wam powiedzieć, na Dolnym Śląsku, jak ktoś stąd nie jest, są beznadziejnie złe. Są okropne. Jeszcze te jednocyfrowe krajówki, no jeszcze w miarę. Dwucyfrowe już źle, ale trzycyfrowe, tak jak teraz, no kurde, ja się boję, że zawieszenie zaraz zgubię. Wali strasznie. Są wąskie, stare, asfalt położony jest gdzieś na jakiejś starej kostce i jedzie się źle. O co tu chodzi? Laseczki. Wrócimy drugą drogą, nie przez Boguszów Gorce. Kurczę, tędy dużym samochodem, no może nie jest tak bardzo duży, ale mimo wszystko jedzie się źle. Więc nie będę jechał przez Boguszów Gorce. Ale nie tak, jak mi każe nawigacja, skręcać na kurde czyjeś podwórka. Na drogę, która wskazała mi skręcać parę razy na drogę, która nawet nie była otwardzona, tylko taka ubita. Mówię, raz jej posłuchałem, wylądowałem na czymś podwórku, musiałem zawracać. Tędy jeździłem parę razy i tą drugą drogą też jeździłem parę razy, więc spróbuję wrócić tą drugą. Patrzcie, tu jest zajebista droga. Można było tam górą pojechać. Jest bardziej płasko, bardziej prosto, ale jest złej jakości nawierzchnia. Tu
jest bardziej główna droga, ale zobaczcie, jakie to są za wyjazdy. To jest główna droga z Boguszowa Gorce na Wałbrzych. Patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje. Proponuję tu, kurde, załadowanym konikiem z naczepą jechać. Jest stromo z góry i są zakręty, kurde, 365 stopni. Ale jest taka klimatyczna ta droga. Ja ją lubię. Nigdy tu na rowerze nie jechałem, ale jechało mi się fajnie. Z tym, że z powodu rodzaju nawierzchni, jakości nawierzchni naszych trzycyfrowych dróg na Dolnym Śląsku, chyba lepiej by się jechało góralem z góry. Można by wtedy puścić hamulce i grzać na maksa. I oto jesteśmy w Wałbrzychu, szanowne państwo. Ale kurde, zaraz pogubię zawieszenie, no ja pierdzielę, no. Słuchajcie, masakra. Masakra. Naprawdę drogi na wschodzie Polski w porównaniu do zachodu są o wiele lepsze niż okolice Rzeszowa, dajmy na to. Okropność. Jeszcze pustym, kurde, ciężarowym masakra. Zresztą osobówką też tu ostatnio jechałem, to też, kurde, bałem się okoła. Że mi podpadają. No tak, oto zbliżamy się do centrum Wałbrzycha. Dobrze, skręcę. Zbliżamy się do centrum Wałbrzycha. Śląsku. Nie tym nowym. Centrum Katowic jest ładne. Ale jeszcze są takie miejsca właśnie obdarte, takie czarne. O, już jest szyld OBI na słupie. Czyli jedziemy dobrze. Jedziemy dobrze. Ale to ja mam tu skręcić w lewo? Tak, ja mam tu skręcić w lewo. Skręć w lewo. Skręcam w lewo. Skręć w prawo. O, jest OBI. OBI van Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Miałem zielone światło, nie strzałkę. To było dziwne. Dobra, cicho. Słuchajcie, miałem zielone światło, okrągłe zielone światło dla lewo skrętu i jednocześnie zielone światło miała linia na wprost sprzeciwka. To jest trochę głupio pomyślane, bo nie powinno tak być. Więc jadę na pewniaka, a patrzę, autobus sprzeciwka na mnie wali. Takie OBI, takie małe jakieś, kurde, no ale dobra. Idziemy, będziemy ładować materiały budowlane. Tam, gdzie ogród, czy nie? Tu są jakieś materiały budowlane, ale nie sądzę, żeby zaprawę w workach trzymali na zewnątrz. Zatrzymamy się tu, gdzie ogród i zapytamy na miejscu, o co tu chodzi.
boku będzie dojazd do materiałów budowlanych. No zobaczymy, co tam jest. O, tu prąd jadę. Ale szczałka. Szczałka to nie są znaki drogowe. Nie, tu jest składowisko jakieś. No, proszę bardzo. Knauf, mapei i płyty. Na razie 5. Zobaczymy, ile później będzie. No. I kładziemy. Spadamy stąd. Obi Wałbrzych. Pierwszy i być może ostatni raz w życiu tu byłem. Skręć w lewo. Skręcę w lewo. Się w kabinie strasznie gorąco zrobiło. Termometr na zewnątrz pokazuje mi 18 stopni. To trochę lekka przesada. Chociaż się wiem, możliwe. Chodziłem w krótkim rękawku, jakoś się nie zmarzłem. Natomiast, aczkolwiek, gdyż albowiem, jest znacznie cieplej niż było. Na początku 10 stopni było, pamiętam. Pamiętamy, wszyscy pamiętamy. 1945, pamiętamy. Gdzie mi to światło jak bije, nie widzą? O, ekologiczny samochód przed nami. Fu, jak zajechało. Nawigacja Google prowadzi najkrótszą drogą, która jest idiotyczna. Gdybym znał te tereny, nie pojechałbym tędy. Nie sądzę, że to była główna droga dojazdowa do Kastoramy. Masakra jakaś. Ogródki działkowe, gdzieś podwórka. Tak, wjeżdżamy na duży parking. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Dobra, stół dziób, widzę Kastoramę. Wjazd ogrodnicze budowlane. Idziemy od razu pod materiały budowlane. Potrzebuję tylko listwy, prowadnice tynkarskie. I koniec. Możemy spadać. Do Karpaczewa. Kawusia kupiona. Wprawdzie to jest lura i pomyje. Choćbym wypił 10 litrów takiej kawy, to się nie obudzę. Ale ja lubię smak kawy, więc dla samego smaku wypiję. Kinder Bueno. Zdrowa żywność. Jako, że prawdziwi mężczyźni są do końca życia Kinder, więc Kinder Bueno. Tak się oczywiście rozpakowało nie w tą stronę, w którą powinno. Spadamy. Trzymałem się jeszcze na wyjeździe z Kastoramy, bo myślałem sobie, że w nawigacji Google można kliknąć opcję trasy unikaj zadupia. Ale nie ma takiej opcji, więc nie wiem, gdzie jestem. Podejrzewam, że gdzieś w Wałbrzychu. Najwyżej pojadę jakąś główną w miarę po znakach drogowych. Bo ta durna nawigacja prowadzi mnie, kurczę, przez podwórka Mietka i Zdzicha. Idziemy. Gorąco się zrobiło, słuchajcie. Normalnie gorąco. No, jesteśmy w Szczawnie Zdrój. Kamienna Góra, idziemy tam. Nie patrzymy na turną nawigację, tylko na znaki. Takie są to oto
13 kwietnia, jeszcze ani razu na rowerze nie siedziałem. A propos rowerów, w tej okolicy, w okolicach Wałbrzycha, to nie są jakieś wysokie góry, nie są Tatry, nie są Karkonosze, góry wałbrzyskie. Tu są rozgrywane czasami wyścigi MTB, wyścigi kolarskie. One, z tego co wiem, należą do jednych z cięższych. Mimo, że tu nie są najcięższe góry, tu są po prostu takie teren pagórkowaty, z tym, że tu jedzie się w takim trybie interwału. Czyli góra-dół, zjazd krótki, stromy, podjazd bardzo krótki, stromy, może nie krótkie, 2 km czy kilometr podjazdu, ale stromo i ciężko. Więc kamienna góra prosto. Więc te trasy, które tu są, te wyścigi, na przykład MTB, rowerowe górki, które tu się odbywają, dlatego należą do jednych z cięższych, bo te podjazdy są jednak jakieś takie, kurde, wykańczające, męczące. Mimo, że góry, tak jak mówiłem, nie są najwyższe w Polsce. Ale tereny są dosyć ładne. Tu Szczawno-Zdrój, jest to uzdrowiskowa, obok koksowni wałbrzyskich, to tak trochę było... 600 metrów. Na rondzie pierwszy zjazd. To trochę nie ten tego z tym zdrojem, ale jak pozamykali to gówno smrodzące i rakotwórcze, dymiące na całą okolicę, to już jest lepiej. I wbrew pozorom ludzie nie poumierali z głodu, znaleźli sobie inne możliwości rozwoju. Dobra, pomału wdrapujemy się na Przełęcz Kowarską. Tu teraz droga odbija w lewo na Lubawkę oraz na Przełęcz Okraj. Przełęcz Okraj to jest 8 km powiedzmy stąd. Jest przejście graniczne z Czechami. Po drugiej stronie Przełęczy Okraj jest na przykład miejscowość Pec pod Śnieżką, z której to miejscowości, powiedzmy jakieś 35 km od Karpacza, z której to miejscowości, mieszkając sobie w Karpaczu, można wjechać na samą Śnieżkę wyciągiem. Czyli jedziemy sobie albo specjalnym busem z Karpacza, jak jesteśmy na wakacjach w Karpaczu, jedziemy sobie albo specjalnym busem z Karpacza, który kursuje do Pecu, albo samochodem, zostawiamy tam samochód na parkingu i na samą Śnieżkę możemy wjechać sobie czeską gondolą, wyciągiem, bez wspinania się, jak ktoś nie lubi iść pod górę. I ewentualnie, jeżeli jechaliśmy busem, możemy sobie zejść z górki na polską stronę. Do domu wrócić do pensjonatu, albo wrócić też wyciągiem na posiedzieć sobie na Śnieżce, pooglądać sobie widoczki, wrócić sobie na parking w Pecu pod Śnieżką, pod wyciągiem i wrócić samochodem do domu. Zaledwie 35 km od Karpacza. Z Karpacza nie ma wyciągu na samą Śnieżkę. Jest wyciąg na Małą Kopę, skąd w ciągu godziny spokojnie, myślę, można dojść sobie na Śnieżkę, ale jest pod górę. Jak ktoś nie ma z tym problemów, to polecam. A teraz zjeżdżamy do Kowar z Przełęczy Kowarskiej. Mimo, że jest 17 kwietnia, drzewa są łyse. Dopiero gdzieniegdzie pojedyncze, nieśmiałe listki wyłażą. Tak jak mówiłem, w tym roku mamy opóźnienie, jeżeli chodzi o zieleń. Przynajmniej u nas, w naszym terenie. Na naszym terenie. Tą trasę też znam na pamięć, ponieważ często jeżdżę tutaj na rowerze na Przełęcz Okraj i z powrotem oraz biorę sobie czasami udział w wyścigu Kowary Okraj, który jest tak zwanym uphillem, czyli cała trasa wjedzie pod górę cały czas. To jest 12 km mniej więcej cały czas pod górę i to jest wyścig w formie czasówki, czyli start jest co pół minuty mniej więcej, no i jedziemy sami. Zmagamy się tylko ze swoją słabością. Wyprzedzamy słabeuszów, jesteśmy wyprzedzani przez zawodników harpaganów zawodowych. To są wyścigi tak zwane open. One są wprawdzie, mają pewną klasyfikację punktową dla zawodowców, którzy tam muszą gromadzić te punkty i punkciki, ciułać to, żeby być dopuszczonym później do poważniejszych wyścigów. Natomiast może się zapisać każdy. Mariola ze Zdzichem, na zwykłym rowerze miejskim nawet, też może wjechać. Jest trasa dla rowerów szosowych po ulicy i jest trasa dla rowerów górskich, która wjedzie przez szlaki górskie. Jest dosyć ciężka, od razu mówię. Z tym, że jeżeli ktoś nie chce, nie ma ambicji zwyciężyć
i wykręcić nie wiadomo jakiego wyniku, to, no to da się jechać. Na lekkim biegu da się spokojnie podjechać. Nieraz też jechałem trasą tą górską, szlakami, trasą leśną. Jest dosyć fajna, dosyć przyjemna. Można też na rowerze górskim zapisać się na trasę szosową, nie ma problemu. Można założyć sobie szosowe opony gładkie na i jechać na rowerze górskim i też sobie tędy pojechać, zmierzyć sobie czas. Potem potrenować i za 5 lat znowu wystartować i zobaczyć czy coś te treningi dały. Ja w takim celu właśnie startuję, żeby zobaczyć, czy już jestem na krawędzi, czy już stoję nad grobem i czas umierać, czy jeszcze mam siłę. Na razie jeszcze mam siłę. Jestem powiedzmy w połowie stawki za każdym razem, biorąc pod uwagę, że startują i zawodnicy, i Zdzichu z Grażyną, to ja tak w połowie stawki jestem mniej więcej. No powiedzmy na setnym miejscu na 300 startujących, no to trochę lepiej niż połowie stawki. No ale wiek robi swoje, 79 lat to już nie 20 lat. Chociaż muszę wam powiedzieć, że nie jeden stary dziadek mnie wyprzedza i ma lepszy wynik ode mnie. Bo też jest klasyfikacja open, czyli generalnie wszyscy. I jest klasyfikacja z podziałem na grupy wiekowe. Czyli ja też mogę stanąć na podium, jeżeli będę najlepszy w wieku w klasie 70-latków, prawda? Taka zabawa. Słuchajcie, ja nie traktuję tego jakby specjalnie poważnie. Gdybym traktował poważnie i trenowałbym całą zimę, a nie siedział na dupie i tuczył sadło. A tak mi się nie chce, jestem zbyt leniwy i przede wszystkim, tak jak mówię, traktuję to rekreacyjnie dla zdrowia. Nie zajeżdżam się na śmierć, bo jak to mówi mój sąsiad, jeszcze mi żyłka pierdząca pęknie. I po co mi to? Jeżdżę sobie rekreacyjnie dla przyjemności, a sprawia mi to przyjemność. Komuś sprawia przyjemność coś innego, a mi akurat to. A oto i zjeżdżamy do miejscowości Kowary. Z Przełęczy Kowarskiej zjechaliśmy. Nielegalne wypalanie traw tu po lewej widzę. Na kamerze chyba tego nie widać. No, ale trzeba zwolnić, bo 60, a jadę 80. O, teraz jedziemy dobrze. Miejscowość Kowary po lewej stronie. Tu się na tym odcinku fajnie można rozpędzić na rowerze. Jest w miarę gładka droga, więc zasuwa się jak szalony. Tu po lewej stronie właśnie mijamy słynną za komuny na całą Europę i świat i galaktykę kowarską fabrykę dywanów. Stąd dywany miał każdy z Zdzichu i Grażyna w domu. Czy Janusz i Grażyna, jak to się mówi. Ja też nadal mam jeszcze parę dywanów, perskich dywanów zrobionych w Kowarach w domu i nie wiem co z nimi zrobić. Leżą gdzieś zwinięte, zakurzone i śmierdzące. W końcu je wypieprzę i tyle. Kiedyś to była oznaka luksusu mieć takie dywany, natomiast teraz jest oznaką wiochy. Pięknie góry widać dzisiaj po lewej stronie. Na kamerze pewnie tego nie będzie specjalnie widać. Mimo, że już jest ciepło momentami w dzień w słońcu, to ten śnieg zalegające na górach, te białe góry powodują, że spływa do nas takie lodowate powietrze czasami. Wystarczy sobie z pieskami na przykład na spacer pójdę gdzieś tam w stronę gór, lekko pod górę, to jest uczucie, tak jak mój znajomy powiedział, jakby ktoś lodówkę otworzył. Dosłownie wieje zimnem stamtąd z gór. Więc jak zachodzi słońce, przestaje grzać, to robi się lodownie i trzeba rozpalić piecu. Znaczy mam gazowe ogrzewanie, więc trzeba włączyć ogrzewanie. Bo jest zimno normalnie w domu. To jednak góry. To jednak nie niziny. Więc w dzień potrafi być ciepło, a w nocy potrafi być zimno bardzo. Nawet latem. Nieraz goście byli zdziwieni, prawda, że w dzień chodzili w krótkich spodenkach, w krótkich rękawkach, a wieczorem robią sobie grilla i zaczynają ubierać się w polary. Bo jest zimno. Mimo, że to jest lipiec albo sierpień. Co tu się dzieje? Co mi tu zaparkowało z każdej strony? Koleś. Włączasz się do ruchu, kurwa mać. Pierdalaj.
Przepraszam, miałem nie używać wulgaryzmów i być dobrym człowiekiem jak Tiger. Myślę, że jest większy, to się będzie wciskał. Zobaczymy, jak go wyciągnę z szoferki, czy też będzie większy. I tym optymistycznym akcentem kończymy trasę. I zaraz będziemy pod Domciem. Trzeba jeszcze rozpakować, kurde, miliard kilo. I powciągać to na drugie piętro. Co nie jest łatwe. Ale dam radę. Genowefa zawsze da radę. Widać Śnieżkę, czy nie widać? Idziemy prosto w kierunku Śnieżki. Zaraz wyjdzie zza drzew. Uwaga, jest Śnieżka przed nami. Garb, na którym się kiedyś wywróciłem na rowerze. Zapomniałem o nim i jechałem z góry jakieś 60 na godzinę. I po locie w stylu leć Adam leć wylądowałem na głowie, na kasku, na plecach. Szlifowałem skórą asfalt przez jakieś 20-30 metrów, zanim się zatrzymałem. No i musiałem przerwać trening, wrócić do domu, zmyć krew, zmienić podarte ubranka kolarskie. Po czym wsiadłem na rower i dokończyłem trening. Wychodząc z założenia, że jak się przejadę, to ta cieknąca krew i zdarta skóra szybciej się zagoi na słońcu i szybciej zaschnie. Kolarze nie są normalni. Kolarze mają nasrane we łbach. W czasie wyścigu Tour de Pologne. Jeden etap kończył się w Karpaczu i gość dokończył etap po wywrotce ze złamanym obojczykiem. Po prostu jedną ręką trzymał kierownicę i dokończył etap i koniec. Dopiero potem pojechał gdzieś tam na ratowanie życia. I już przed nami widać najsłynniejszy w Europie pensjonat Orion w Karpaczu. Pojechałem trochę inną trasą, mniej dziurawą. No, to jesteśmy w Domciu. Dziękujemy za uwagę. No dobra. Słuchajcie, jeszcze małe wyjaśnienie. Bo zastanawiałem się przez całą drogę, dlaczego w miejscu, w Karpaczu, w okolicach Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry, dlaczego tutaj asortyment sklepów oferuje towary gorszej jakości, materiały budowlane gorszej jakości, natomiast nie można kupić materiałów lepszej jakości. To wynika ze struktury sprzedaży. Sklepy, tak jak mówiłem, duże mają specjalne systemy komputerowe, które to analizują i zaopatrują w sklep w artykuły, które po prostu schodzą. Natomiast w mniejszych firmach budowlanych właściciel ma to w głowie wszystko. Mimo, że tutaj jest tyle inwestycji, powstaje tyle hoteli, powstaje przede wszystkim mnóstwo apartamentowców, z tej struktury sprzedaży wynika, że właściciele robią to najtańszym, najgorszym kosztem, żeby szybko sprzedać. To są inwestycje kredytowane lub niekredytowane, najczęściej kredytowane. To są apartamenty na sprzedaż, które wiem z pewnego źródła, że apartamenty oddane pół roku temu, niby luksusowo, już się sypią. I z tego wynika to, że tutaj nie można kupić materiałów lepszej jakości. Po prostu ludzie, ci inwestorzy, oni nie robią tego dla siebie, tylko robią to dla klienta, który potem będzie płakał. No, ale to już nie sprawa klienta. I tak oto to wygląda. Do zobaczenia następnym razem.